Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, z tej strony Michu i witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku z serii Komputery Widzów, a mianowicie już w 29 odcinku z tej serii. No i dzisiaj przedstawię Wam 5 komputerów, którzy moi widzowie podesłali mi do oceny i do tego, żeby się po prostu nimi pochwalić, żebym mógł Wam je pokazać. No i generalnie, żeby nie przedłużać, zaczniemy od pierwszej osoby. Pierwsza osoba to Mando, tak się tutaj nazywa. Nasz drugi kolega. Dzień dobry, przesyłam mój komputer do oceny. Podzespoły to AMD Ryzen 5 x karta graficzna 1660 Super od GB. płyta MSI B450A Pro Max, pamięć RAM G.Skill Aegis 16GB 3000MHz, chłodzenie to Spartan 4 Max, zasilacz Vero L3600W, dyski to Patriot P210 512GB i Toshiba 512GB. No 512 szyby dysk HDD, nie znam takiego, wydaje mi się, że to jak już to 500, a być może 1TB. Obudowa z PC Signum SG1TG, plus dwa wentylatory Sigma HP i jeden wentylator Stella HP RGB. Komputer używany głównie do gier i dobrze spełnia swoje zadanie. Pozdrawiam, Jakub. No, kolega ma na imię Jakub. No i mamy pierwsze zdjęcie komputera. Już widzę, że kolega posłuchał mojej prośby i dał zdjęcie z otwartym panelem bocznym w dobrym oświetleniu. Niestety, o, przybliżyć, o, jednak sobie możemy przybliżyć. No i yy, pierwsze co nam się rzuca w oczy to to, że komputer jest czysty, schludnie złożony, nie wystają tutaj nadmiarowe kable. No tutaj coś wisi, jakby od LEDów, można by to było gdzieś tu spiąć trytytką do góry, czy, czy gdzieś tam w tą stronę i byłoby lepiej. Natomiast generalnie wygląda to spoko. Mamy naszego Spartana, wentylatory są podświetlane, więc też to całkiem ładnie wygląda. Tutaj front obudowy, już zmiana podświetlenia na fioletowe. Tu na zielone. No, jak widzimy, kolega na wszystkie kolory zaprezentował. Generalnie, jak widzicie, kąp jest naprawdę bardzo schludnie złożony. No, nie ma tutaj nadmiarowych kabli, nie ma tutaj jakiegoś kurzu. Jest to po prostu dobrze złożone. Ładnie utrzymane, ładnie zakonserwowane, więc myślę, że nie ma co narzekać. Specyfikacja też nie najgorsza, no bo jak widać mamy tutaj 2600X i GTX 1660, więc jak na te czasy to jest naprawdę spoko maszyna, biorąc pod uwagę to, że nie ma zbytnio kart graficznych na rynku, tylko mówię ogarnij ten kabelek, który tu wystaje, zepnij trytytkom czy czymkolwiek, żeby to po prostu tak się no, nie wisiało, sobie, żeby nie rzucało się aż tak w oczy i będzie naprawdę, naprawdę spoko. Uważam, że bardzo fajny setupik, jak na dzisiejsze czasy, to naprawdę jest, no jest de Best, że tak powiem. Także spoko ładne zdjęcia, dobrej jakości, dobrze zestaw przygotowany do sfotografowania, czyli czysty, dobrze wszystko ułożone, więc jak dla mnie to jest spokojnie, ocena 10 na 10 może wejść. Wiem, że 10 na 10 dawam zawsze lepszym komputerom, ale z racji, że nie było dawno filmu z tej serii to troszkę obniżę moje noty i niech będzie tu 10 na 10, bo jest naprawdę spoko. Także wielkie dzięki za podesłanie zgłoszenia. Lecimy z następną osobą. Kolejna osoba to Grzegorz. Grzegorz napisał, cześć, chciałbym zgłosić swój komputer, powstał z myślą do grania w gry strategiczne. Tych nie mogłem znaleźć wystarczająco dużo na konsolach. Procesor to i5 9400F. Płyta główna to Z390 Aorus Pro od Gigabyte'a, bo jeżeli Aorus, no to, to chyba raczej od Gigabyte'a. Chyba, że Asus wydał coś takiego, ale nic mi na ten temat nie wiadomo. Zresztą zaraz zobaczymy po zdjęciach. Karta graficzna MSI Radeon 5600XT. Tutaj jest napisane, że Safire, nie wiem w sumie, z której się, yy, której szukać, yy, którą się sugerować, że czy to jest Safire, czy, czy Radeon, wychodzi na to, że raczej Safire, bo tutaj Pulse, no to wersja Pulse, pewnie jak mnie nie mam. Pamięci 16 giga 32 GB, giga przepraszam, od Cruciala Ballistics Sporty LT. Dysk systemowy to Kingston A2500 GB na M2, długi to MX501 TB. Zasilacz Corsair vs 550 obudowa Corsair iq 220 t RGB, no i cooler yy, Alpenfon Broken 3. White Edition. Plan rozbudowy na ten rok to RTX 3070 Vision Gigabyte, a biała karta będzie tu pasować, dobra zaśle 750 W oraz i 7 k Pozdrawiam Grzegorz. Zobaczmy sobie ten setupik. Od razu nam tutaj Grzegorz wysłał zdjęcie swojego biurka, jak to wszystko wygląda. Szczerze powiedziawszy całkiem spoko to akwarium się tutaj zarąbiście komponuje. Generalnie biureczko bardzo malutkie, więc jak na moje standardy, to jest stanowczo za małe. Tutaj też widać kable, ale to nie jest film o stanowiskach, więc to tylko taki szybki look. Generalnie kompozycja tego stanowiska jest ładna, natomiast te kable tutaj psują ten cały urok. No i trochę małe biurko, ale to już co kto lubi. Ja na przykład na takim biurku bym się nie mógł odnaleźć. No i następne zdjęcie mamy już naszego komputera, oczywiście nie myliłem się, płyta jest to Gigabyte, bo nawet mamy tutaj logo Gigabyte'a, wiem, bo na mojej płycie też tak jest, biały cooler, także naprawdę białe tutaj widać kabelki, przedłużki białe, białe wentylatory, wygląda to super, ten RAM tutaj też daje fajny efekt do tego wszystkiego, ładnie to dopełnia, tylko faktycznie ta karta graficzna no rzuca się w oczy, to ta czarna karta graficzna więc jak kupisz wersję białą to już będzie naprawdę, naprawdę cacko, no płyta też troszeczkę psuje efekt, ale bardziej wydaje mi się, że ta karta graficzna niszczy ten, tą fajną taką białą kompozycję, o której wspominasz, jak praktycznie można powiedzieć, że wszystkie przeduszki tu są białe to co się dało, to widzę, że Grzegorz dokupił no i generalnie, co mogę powiedzieć na tym zestawie, Bardzo schludny, żadnych nadmiarowych kabli nie widzę, nic tu nie wystaje, nic nie jest nadmiarowe, generalnie wszystko jest ładnie stonowane w białym kolorze, bardzo mi się to podoba, obudowa fajna, fajny cooler, no, naprawdę wygląda wyśmienicie, bardzo dobre zdjęcia, no, mówię, tak karta jest do zmiany, ale generalnie moim zdaniem jest picobello, że tak powiem. Naprawdę, naprawdę, widać, że ktoś się po prostu starał przy składaniu tego komputera, ładnie to dopasował kolorystycznie i jest super. Więc myślę, że tutaj też dyszkę mogę na spokojnie dać. Powiedzcie, co Wy sądzicie o komputerze Grzegorza, mi się naprawdę bardzo, bardzo ta jednostka podoba. Budowa troszkę minimalistyczna, no w sensie bardziej chodzi mi o to, że w środku taka no niezbyt pojemna, ale widać że ten zestaw się tu mieści bez problemu i wygląda naprawdę spoko. Zawsze mi się te obudowy Corsera podobały, tylko akurat ta jest trochę mała, ale jak najbardziej na... Plus, super, super zestaw, dobrze dopracowany, dobrej jakości zdjęcia. Także ci, co chcą się zgłosić, bierzcie przykład z Grzegorza, zresztą z kolegi Jakuba, który był wcześniej również, możecie brać przykład, bo obaj mm. zrobili naprawdę fajne fotki i komputery są naprawdę fajnie utrzymane, więc tutaj też bez problemu dyszka. Następny komputer, a raczej następna osoba jest to Kamlat. Nie wiem kto to jest, natomiast tak się nazywa. Nie znaczy nie znam twojego imienia, chciałem to powiedzieć. Witam, chciałem się podzielić. Z Tobą moim komputerem, złożyłem go po cenach, chciałbym abyś surowo oceniał ten zestaw, chcę dołożyć kolejne 32GB, dodać wentylatory na górze. Pozdro, podzespoły to Aorus B450 Elite V2, procesor to Ryzen 5 3500X, grafika to Palit RTX 2060, 32GB RAMu, dyski Trident Z450, 450zł, bo tutaj też od razu wszystkie ceny nam... Kolega wymienił, zasilacz to Supremo FM2 od Centum PC o mocy 750 W, Wchodzenie to Fractal Celsius S36, dysk to Samsung 980 EVO plus 256 GB, obudowa to Corsair D4000 i truskawka na torcie, kable modowane za stówkę. Zobaczmy sobie tego To tutaj też widzę, że kolorystyka biała dominuje, widzę, że coraz więcej osób zaczyna kupować białe budowy, inwestować w biały w białe, w białe sprzęty, w spoko, jak najbardziej fajnie, bo to taka koncepcja już się troszeczkę zmienia, bo tak to ogólnie ludzie zawsze tam wiecie czarne, ewentualnie jakieś tam jeszcze kable modowane, takie pomarańczowe, coś były do dopełnienia zestawu, a tutaj już widzę, że sporo, poro, sporo osób idzie w białą kolorystykę, przynajmniej w przypadku obudowy tutaj. Bo reszta niekoniecznie. Widzimy płytę, mam praktycznie taką samą, więc, e, więc tutaj bardzo nie ma się co rozgadywać, no, zresztą mnie na kanale już ją nieraz widzieliście. Bardzo ładne e, ramy RGB e, Trident Z są świetne, przeduszki e, modowane, widzimy tutaj biało-czarne, więc naprawdę spoko, bo to się komponuje nawet nieźle z tą płytą główną, z tym chłodzeniem i w ogóle. No, no, no jest to jest jakaś kompozycja, no nie powiem, że to wygląda źle, wygląda to. Troszkę można być ekstrawagancko, ale, ale jest, jest dobrze. jest dobrze. Nie ma tragedii, bardzo ładne zdjęcie. Na razie na tym zdjęciu nie widać też nadmiarowych kabli, troszkę ten tutaj od wentylatora coś sobie zwisa, ale być może tak musiało być. Myślę, że można go się troszkę bardziej spiąć na moje oko, ale nie jestem pewny. Mamy chłodnicę zamontowaną na froncie, co nie zdarza się wcale tak często. Akurat w tym przypadku, mimo że ta kolorystyka pasuje, to raczej bym węże chciał tutaj mieć białe. Myślę, że lepiej by to wyglądało, chociaż no to jest moja prywatna opinia, nie musicie się z tym zgadzać, aczkolwiek fajnie się to wszystko dopełnia, te przedłużki naprawdę tutaj zrobił dobrą robotę, bo to dzięki nim możemy zauważyć, że ten zestaw ma się po prostu tak komponować, ta, ta czerni z tym białym kolorem. Jak najbardziej na plus, tutaj też karta graficzna bez backplate'u, niestety nie wygląda świetnie, jakby to był jakiś ładny backplate, to myślę, że naprawdę byłoby to dużo lepiej widoczne, dużo fajnie by się to wszystko komponowało. No i ten czarny wentylator... Bardziej bym widział coś w, w wersji slim, jeżeli chodzi o ten, wentylator, o ten wentylator tylny, wyglądałoby to lepiej, no i myślę, że jakiś bardziej RGB ekstrawagancki by tu e, pasował do tej, e, do tej obudowy, do tego setupu, ale generalnie jest to naprawdę bardzo, bardzo schludny pecet. I po prostu bardzo ładny, aż się chce na niego patrzeć, chce się to oceniać. Następne zdjęcie jest to zdjęcie panelu serwisowego i tutaj również kable są ułożone no, no perfekcyjnie. No nie będę się oszukiwał, są perfekcyjnie ułożone kable, nic tu nie wystaje, wszystko jest pospinane opaskami zaciskowymi, przytwierdzone do obudowy za pomocą tych rzepów budowanych. Niektóre obudowy tak mają, zwłaszcza te droższe, bo raczej tych tanich tych rzepów nie ma. Wygląda to no znakomicie, no co, wam będę, no co was będę oszukiwał ogląd, to znakomicie i jestem jak najbardziej na tak. No i góra obudowy, top, również nie to wszystko fajnie komponuje. Zresztą ten front taki on taki czarny jest, wydaje mi się, że coś bardziej w stronę szarego, też nadaje takiego uroku całości. Także jak najbardziej na plus tutaj, bez wątpienia daje dyszkę i jest super. Także wielkie dzięki za zgłoszenie. Następna osoba to. Konrad. Konrad napisał: "Cześć Michu, jestem nowym widzem, założyłem kanał przypadkiem, strasznie spodobała mi się ta seria, więc postanowiłem wysłać ci swoje zgłoszenie. Specyfikacja mojego pc przedstawia się w następujący sposób: obudowa Genesis Titan 660+, zasilacz Vero M3 brąz 600W, płyta główna B250 MDS 3 GB, procek to i 56600 Cooler Big Pure Rock 2, e, 32GB RAMu, 2666MHz od g No i grafika GT1660 Gaming o C6GB. Dyski to Apacer M2, 240GB na system i Patriot Flare 60GB. No i Samsung 870 EVO 1TB na dane. W przyszłości planuję dodać więcej dysków, Na pewno wleci drugi taki sam Samsunga. Poza tym będę również zmieniał procesor na i7700K. I7 Dorzucam również fotki różnych starszych podzespołów. Jedna z płyt jest ze starego PC-a, pozostałe dwie są do projektów, które zamierzam Złożyć. Chciałbym zbudować dwa pc obydwa oparte o procesory Core 2 Quad, jeden z Crossfire z wykorzystaniem dwóch Radeonów HD4850. Bardzo ciekawy pomysł. Drugi z podróżnym SLI planuję złożyć go z trzema kartami GTX260. Bardzo, bardzo masz tutaj fajne hobby widzę a propos tych, można powiedzieć, delikatnie antycznych sprzętów, jak najbardziej na plus. Możesz też takie do komputerów wizu wysłać, jak to będzie naprawdę fajnie zrobione. W sumie na tyle, jeżeli któryś z moich projektów będzie gotowy, to wyślę koniec do odcinka. No nawet tego nie zdążyłem doczytać, a już sam na to wpadłem. Mam nadzieję, że zdjęcia są dobrej jakości. Musiałem zrobić screeny, bo zdjęcia z aparatu miały za duży rozmiar. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich oglądających Konrad. Bardzo Ci dziękuję za miłe słowa na samym początku. Również Cię pozdrawiam, dzięki za zgłoszenie i prze do zdjęć. Także obudowa Genesis Titan 660, Plus, bardzo dobrze mi znana. Kiedyś składałem w niej komputer, możecie gdzieś tam odnaleźć. Zresztą tu się w karcie wyświetli ten komputer, który składałem w tej obudowie. Jak za te pieniądze, które ta obudowa, za którą trzeba zapłacić za tą obudowę, to uważam, że jest to dobry produkt. Znaczy, no, raczej nic, co wybijałoby się ponad standardową, yy, standardową obudowę w tym rzędzie cenowym, ale naprawdę spoko, bardzo dobrze, yy, bardzo, bardzo przejemna obudowa, o tak powiem, bo raczej bardzo dobrze wykonana, to nie. Yy, generalnie zdjęcia bardzo ładne, to już od razu widać. Tutaj mamy fajnie pasek zamontowany ledowy, owy yy, fajnie nadaje tutaj takiego kontrastu. Mamy dwa dyski przymocowane w miejscu, gdzie należy, aby przymocowane były. Yy, też kabel yy, 6-pinowy od zasilania, przewód jest yy, wpuszczony tak, jak trzeba. Więc jak najbardziej spoko, jak widzicie wszystkie sloty pamięci obsadzone, 32 GB, więc naprawdę spoko, coraz więcej osób ma 32 GB, więc no naprawdę chyba i ja muszę w ten ram zainwestować. Tutaj również mamy zdjęcie. Szkoda, że nie ma takiego zdjęcia bardziej... O, to jest już bardziej w świetle. Tutaj wychodzą kabelki, ale miałem powiedzieć, że to wygląda słabo, ale patrzę, tutaj jest trytytka, tu coś jest pospinane, tu jest wypuszczone w miejscu, gdzie, gdzie nawet, gdzie najbliżej się dało, że tak powiem. I wygląda to spoko. Jak dobrze wiecie, lub nie, g g kurde, przepraszam za przyzwyczajenie. Genesis g G666, 660, o, 660+, plus. nie ma zbyt dużo miejsca za stroną serwisową, nie ma zbyt dużo miejsca na kable, ale tu i tak się wszystko ładnie pomieściło, wszystko pospinane. I powiem szczerze, że wygląda to schludnie i naprawdę bardzo ładnie do tego zaraz przejdziemy. Jedynie, co mi tutaj przeszkadza ten kuler, to, 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 to ten top ten srebrny tego kulera no nie pasuje tutaj za bardzo już bardziej mi wolę, żeby on był w pełni czarny, albo no chyba czarny, by tu pasował najlepiej. Bo tutaj tak troszkę burzy to feng shui, które jest fajnie w ten sposób zbudowane. No i generalnie sam zestaw. No, w porzo, naprawdę w porządku. Bardzo ładne zdjęcia, czyściutko, zadbane, myślę, że konfiguracja też nie najgorsza. Chociaż jak na te czasy to różnie można na to patrzeć, ale też nie jest tak źle. No i nie pozostał powiedzieć nic innego niż 10 na 10. Chyba w dzisiejszym filmie to będą same dziesiątki, bo naprawdę mi się te PC podobają. W końcu ludzie, widzowie zaczęliście mnie słuchać i wysyłacie takie Zdjęcia, które naprawdę aż chce się oglądać, chce się to innym pokazywać, bo to wygląda dobrze i schludnie, a nie jakieś tam, wiecie, zrobione kartoflem czy coś takiego. Ja rozumiem, że ktoś nie ma na sprzęt, ale nawet te zdjęcia można jakoś obrobić, dać ładne, dobre, ładne światło dzienne i wtedy te zdjęcia dużo lepsze wychodzą. Więc tutaj za to dyszka. Jeszcze tutaj widzimy stare te płyty, główne, o których kolega Konrad wspominał. No, powiem ci, że robi, robi, robią wrażenie te płyty. Też mi się przypominają stare dobre czasy, gdzie jeszcze wszystkie po na półkach były, a teraz już jest coraz gorzej. Ale to nie o tym film. Generalnie wygląda to naprawdę bardzo fajnie i powiem Ci, że czekam na ten, twój, na ten Twój projekt z tym SLI i z Crossfire. O, nawet same karty tutaj leżą. Powiem Ci, że dosyć ambitna sprawa, mocno kibicuję i czekam na zdjęcia. Także to było, było na tyle, jeżeli chodzi o Konrada. Wielkie dzięki za zgłoszenie. Pozdrawiam Cię serdecznie i czekam na zdjęcia. Jeszcze raz podpowiem o następny, następnych projektach. No i ostatni kolega na dziś, Siema, chciałem zaprezentować swojego PC do grania i nauki. PC został kupiony w tych trudnych czasach, znaczy na początku stycznia na Allegro za 2855 zł, ale pokusiłem jeszcze o dopłatę do lepszej obudowy z Cruxa Track do Pallasa i lepszego chodzenia procesora z boxowego Intela do Spartan 4. I wodnej no i całość wyniosła mnie 3000 zł. Nie jest to przepłacony gotowy z procesorem Intela drugiej generacji 1050. -ką. Komputer świetnie radzi sobie we wszystkich grach w 1920 na 1200 bo akurat taki ma monitor na ustawieniach wysokich. Ultra, no czasem średnio wysokich i do tego świetnie się prezentuje. Gram głównie w Forza Horizon 3, Battlefield 5, Red Dead Redemption 2, e, ROTR i wiele innych. Gier. Ma gwarancję na 3 lata, więc jak nie wyrobi to gwarancja, a po tych 3 latach natychmiastowo kupuje inny. Niestety jest to gotowiec, ponieważ za dofinansowanie za Rimru nie można było złożyć samemu, a to wszystko przez to, że faktura musiała być zapinana na komputer, a nie na podzespoły. Pewnie pomyśleć, że można było prosić na przykład Xcom, żeby wystawili fakturę na cały komputer, ale to by nic nie dało, bo musiał mieć od razu zainstalowany system, który również musiał być uwzględniony w fakturze. W tym przypadku nie wiem, czy Xcom również by nie mógł wystawić faktury na zainstalowany system, ale myślę, że na jednego z ich gotowców można było znaczy, żebyś kupił gotowca od xcom to na pewno by to wszystko się zawierało, no, ale dobra, no zobaczymy w ogóle specyfikację. Kruk spala, słabodowa, Aero AeroCool VX650+, ten zasilacz nie jest zły, to już mogę Ci powiedzieć, nie masz się co martwić za Płyta główna MSI macb 407 Bazooka, procesor i30100F, spoko procesor. Chłodzenie procesora Spartan 4 Ivo, karta graficzna Sapphire RX 5500 XT, to jest taka karta, powiedzmy w miarę, w miarę, chociaż w zestawie za trzy koła, no ale jak na te czasy, to nie ma się co dziwić. Pamięci RAM 16 GB, Team Group T-Force, bez RGB, dysk SSD Silicon Power NVMe 500 GB i GoodRAM 960 GB na SATA. Zobaczmy sobie zdjęcia. Tutaj mamy zdjęcie obudowy akurat Cruxa to dobrze tą obudowę znam, bo sam ją mam. Tutaj też zdjęcie podświetlenia, na którym no nie za dużo widać. Tutaj takie zdjęcie szczegółów, akurat spoko, bo fajne makro. No i zdjęcia zasilacza tabliczki znamionowej, to samej karty, to może pominiemy te zdjęcia, bo one nic w sumie nie wnoszą. Tu są takie dokładniejsze zdjęcia, fajniejsze, tu już coś więcej. Widać, niestety ten Aerocool nie ma kabli w oplocie, więc to jest troszkę słabo, bo to psuje, psuje naprawdę ten efekt. Jeżeli nie chcesz mieć zasilacza, to dokup sobie przedłużki, będzie to dużo fajnie wyglądało za, przedłuż... za komplet przedłużek, czyli 8-pinową przedłużkę do zasilania GPU, 8-pinowego EPS-a i atx 24 pin zapłacisz nie więcej niż 100 zł, a efekt jest naprawdę świetny, także polecam, tak jak koledzy wcześniej mieli zrobione. Kable są tutaj też widać ładnie pospinane, no ale jak to wiadomo, ktoś składał tam w tego gotowcą, to raczej tam się w miarę te kable uporządkować starają. Wygląda całkiem nie najgorzej jak na gotowca. I to jest front. Tyle mamy zdjęć. Niestety szczerze ci powiem, że. No, słabej jakości są te zdjęcia, choć znaczy chodzi mi bardziej o to, że nic w środku nie widać, poza, gdyby nie to poświetlenie w ogóle z wentylatorów, to by było e, totalnie źle, więc ciężko mi tutaj określić, czy ten komputer jest w środku czysty. No, może po tym zdjęciu coś tam można wywnioskować, chociaż też niewiele, bo przy takim, e, przy takim małym ISO, e, przy takim ziarnie w sumie tak w ogóle na zdjęciu ciężko jest tutaj wywnioskować. Karta graficzna również trochę psuje urok, bo jest jednak malutka i bez backplate'u. Ale to jest gotowiec, więc nie ma co zbytnio oczekiwać. No generalnie setup, specyfikacja nie najgorsza. Można powiedzieć, że kąp nie jest taki zły jak za te pieniądze kupionych w tych czasach. Tutaj ocenę mogę dać maksymalnie 6 na 10. To jest najniższa ocena tego odcinka z tego względu, że po prostu zdjęcia są strasznie słabe. Nie mogę tutaj za bardzo szczerze powiedziawszy niczego zbytnio ocenić, bo nic tutaj prawie nie widać niestety. Także jeżeli Chcę się jeszcze raz zaprezentować swojego PC-ta. Znaczy tak, zdjęcia są dobrej jakości w miarę, tylko że no słabe oświetlenie i nic w środku nie mogę zobaczyć, więc jeżeli chcesz zaprezentować jeszcze raz swojego PC-ta, zrób ładne zdjęcia w oświetleniu dziennym, po prostu zgasząc te wszystkie LEDy stąd i po prostu dając tutaj ładne światło, żeby wszystko było widać co jest w obudowie. no bo e, chciałem to ocenić naprawdę dobrze, ale no przepraszam Cię stary, no nie mogę, bo, no, bo tu nic praktycznie nie widać, no. No nic, więc tutaj dajesz szósteczkę, zachęci za ładne, za ładne jakościowo zdjęcia. I wielkie dzięki za zgłoszenie. Czekam na następne, jeżeli zrobisz ładne zdjęcia, to będzie super. W każdym bądź razie w każdym razie dzięki za zgłoszenie także to by było na tyle, jeżeli wam się podobało to zostawcie opeczkę w górę oczywiście, kliknijcie w dzwoneczek żeby być na bieżąco z moimi materiałami Wbijcie na mojego instagrama michu.tv, na grupę na facebooku mordeczki Micha oraz na mojego discorda, wszystkie linki w opisie no i co i to tyle, jeżeli wam się podobało zostawcie opeczkę w górę jeżeli chcecie się zgłosić na następnego odcinka to wszystko jest w opisie tego filmu, zaglądajcie tam bo tam są naprawdę ważne rzeczy i co, i to tyle z mojej strony, dzięki za oglądanie, trzymajcie się hej